Siemanderko, witam serdecznie ekipę, to ja, Lemilic. Lemilic powiedziałem. Kuźwa, zawsze mówiłem Lemi chyba, nie? To ja Lemi? Ja Lemilic? Nie pamiętam. Wolę dwójeczkę oczywiście, nowy kolos, kolejna nasza misja i tym razem rozpoczynamy akcję. Znaczy, my byliśmy cały czas w Nowym Orleanie i teraz naszym zadaniem jest... A, po prostu, Nowy Orlean. Tak jest nasze zadanie, jesteśmy na... Czymś w rodzaju... Kurde, to jest jakiś taki psiak, czy co? Nie wiem, jakiś taki robot. No, papi, tak jest zwierzątko. Napierdziela jakimś gównem. A możemy w ogóle z niego zejść? A możemy. O! A co to? A co to teraz za szaleństwo? No tak, ale ja tu energii za bardzo nie potrzebuję. Jakąś mapę sobie wzięliśmy. Jakieś miejsca możemy sobie zwiedzić co nieco, nie? Nie zaszkodzi przecież. Jak sobie co nieco tutaj zwiedzimy. Dobra, siadamy na to. Nasze zwierzątko. Oho. No dobra, pobawmy. Uj, shit. Wow. Ja pierdzielę, co tu się wyrabia. Ale piękna zabawa tym jest. Hej, a może poskakiwać? Może. Już przejdę tędy? Cholera jasna. To sobie napierdziela. Skąd? Dawaj, napierdzielaj. Kuźwa, jak to tłucze. Ten skąd wyleciał? Ale zabawa. Można to spalić? Nie wiem, ale armor pozbieraliśmy. Obejdźmy sobie jeszcze trochę teren. Aha, exit through factory, czyli musimy się wydostać przez jakąś fabrykę. Nie wiem jeszcze jaką. Nie wiem akurat, czy to jest to miejsce, ale wejdźmy sobie do tego tutaj budynku. Tutaj sobie wejdźmy. A właśnie, czyli on by nie wylazł w ogóle do nas, abyśmy chcieli ten kod Enigmy wziąć, to byśmy musieli tak tutaj wejść i tak wejść. Co zrobiliśmy? No. Co by nie było. Obejdźmy jeszcze parę tutaj rejonów, bo coś tu może nas ciekawego być. Może jakiś upgrade do broni lub coś w tym stylu. To wy przynajmniej byście wiedzieli na przyszłość. Tu niedostępne. Tu skrzyneczki z amunicją, ale tu mamy wszystko na full. O! Upgrade kit! A mówiłem, że coś będzie gdzieś kuźwa! Widzicie? O, i tu może jeszcze coś będzie. Kurde, ale tutaj można było walki wyprowadzić. A szkoda, że ci wszyscy przeciwnicy wyleźli. Bo bym tu z chęcią jeszcze powalczył z nimi, a tutaj już nikogo nie ma. A wszystko mamy na full. Dobra, zobaczmy ten upgrade. I teraz do czego możemy to dać? Do tego diesla tutaj, Extended Tank. Dawaj, kuźwa, tam co będziemy się szczypać.
Tu nie przejdziemy, tu nie przejdziemy. Dobra, trzeba będzie stąd wyjść. Tu jeszcze gdzieś można wejść też, czy nie? To jest w ogóle masa różnych miejsc i takich... znajdziek. Których normalnie byśmy pewnie nie odszukali, jakbyśmy tak tylko zapindalali na tym prosiaku. No dobra, wsiadamy na niego, idziemy dalej. I teraz tak. Kuźwa, się pogubiłem teraz. Jak ja tu przylazłem? Stąd. Tak? Nie. Czekaj, ja tu gdzieś szedłem. Mówię... Tutaj chyba szedłem. Nie będę w każde miejsce wchodził. A, mam cię! Ten to nawet nie beknął. Holy cow! Pięknie. Wchodzimy do środka, ładujemy! Ja pierdzielę, ale coś napieprza mnie. Muszę sam uważać, żeby sam siebie nie wysadzić. Kurde, bo niektórzy napieprzają nie wiadomo skąd. A tylko pancerza mam coraz mniej. Następny do golenia. Ale fajna zabawa. Dobrze to wymyślili. Dobra misja. Tylko teraz nie wiem, czy mam dalej na tym prosiaku zapierdzielać. Właśnie, jak ja ten armor zbieram, to do mnie. Ten armor do mnie wpada, czy do tego zwierzaka? Bo teraz nie patrzyłem. Ale daje mi się, że chyba tylko do mnie. Ten zwierzaczek biedny niedługo zdechnie. A nie, do niego jednak. Wow, wow. A coraz mniej energii mamy. Ja pierdzielę. Trochę armoru, a nie za wiele. Kurde, nie wiem, czy go chwycę tam u góry. Pewności nie mam teraz. Idziemy dalej. Chyba dobrze idę. Ale niestety zaraz będzie po piesku. Naprawdę ma mało energii, ten zwierzaczek. Kurna, już po mnie. Wow, shit! Oh, shit! Szczerze, to ja nawet teraz nie wiem, gdzie jestem. O, ja pierdyle. Ale trzeba będzie uważać. Ho, ho, ho. No to trzeba będzie teraz być uważnym. Kurna. Teraz sam nie wiem, już na czym mam iść. No niestety już po mnie.
Shit! Kuryna! Ojojoj, wam powiem szczerze, o kurde, mi się wydaje, że go pieska trzeba będzie lepiej tu zostawić i zagrać trochę na nogach. Chyba tak będzie lepiej zrobić. Skąd? Kurna, nie wiem skąd ładuję. Ja teraz będę w takim miejscu, gdzie będę musiał kombinować. Ajajajaj, zawsze coś. Czekaj, no dalej, bierz to. What the fuck? Kurna. No kuźwa, muszę być teraz uważny. To jeszcze żyje? Nie, to inny przyszedł. Dostał czy nie? Dobra, cisza się zrobiła. Spoko. O shit! What the fuck? Holy cow! Co teraz? Dawaj, nura. O ja pierdyle. Ale się zaczynają te emocje, ale to jest zajebicho po prostu. Klimat jest cudowny. Teraz co ja wpadłem, to ja nawet nie wiem. Aha, teraz mam... A, widzicie, teraz musimy udać się przez... lower. Nie wiem, niższe ścieki? Nie wiem, nie bardzo rozumiem to. Jak mam to wam przetłumaczyć? No ale chodzi o to, że jakimiś tam kanałami ściekowymi, tak? Musimy uciec. Teraz. Tędy nie przejdę. Dobra, chodźmy górą. Okej. Okay. Jojojoj. Czekaj, tam jest u góry jeden? Dobra, dostał strzała. Dostał kolejny strzał. Przeładujmy, przeładujmy. Mamy czas, możemy przeładować. No. Na spokojnie, mamy czas. Albo tu wyjdzie. Przeładujmy. No, rusz dupkę. A nie chcę wyjść, no, gnojek. No dobra, podejdźmy bliżej.
był ten frajer. Koncept jakiś. A zobaczmy ten koncept. Te koncepty bardzo zawsze lubię. Jakiś wam wspominałem, że bardzo lubię, jakieś książeczki są dodawane do jakichś wydań specjalnych, gdzie są koncepty. Zawsze podziwiam, kurde, ten kunszt tej ręki. To jest niesamowite. StarCard. JJ. Tak, to chyba mamy tu wszystko. Tu nie przejdziemy. Idziemy wyżej. Okej, tam będziemy musieli wejść przez te drzwi. Tu nigdzie się nie przebijemy przez nic. Tu nigdzie nie możemy wejść. Tu nie możemy wejść. Tu nie możemy wejść. Ale za to możemy wejść tu. Anya. Come in, Anya. Do you read? William, I read you. What's happened? You okay there, darling? I'm doing... Fine. I'm trying to regroup with Dwight. I've contacted Grace. The U-boat is on its way in, and we are on our way to Lakeview District. Listen, don't do anything reckless. You stay safe. I'll be fine. Anya out. Horton, what's your status? Rounding up the last of the people and fixing to leave. Make your way to the Lakeview District. Bring everyone. We're getting a ride out of here. Well, Billy, that might be a fine idea in theory, but I reckon all them Nazis between here and yonder might slow us down, dearly. Wager I can get their attention. Okay. Kill them all. Lakeview District. Się nie mylę, taka płyta jakieś była metaliki, nie? Kill them all. Kuźwa, jak ja tego mam rozbić? Czym? Dam radę go stąd jakoś strącić? Mam rzeczywiście się jeszcze innym. Nie, tutaj mam pusto. Da się tego rozwalić jakoś? Dobra, niech sobie ładuje. Nie wiem, czy tak go trafiam, wiecie? Czy tak w ogóle mu coś robię? W te plecy, jak mu trafiałem, było ok, ale tutaj stąd nie wyjdę. Nie wiem, mogę po niego postrzelać trochę. Najwyżej nic mu nie zrobię i tyle. Wydaje mi się, że ten pancerz chyba mu nic nie robię. O, czekaj! Jednak się udało. No dobra. No już biegniemy wam na pomoc. A słuchajcie, tutaj tak w ogóle troszeczkę klimatem, nie wiem, czy wam to się tak skojarzyło, ale trochę Terminatorem zajeżdża, nie?
taka apokalipsa, roboty. Fajny klimacik, lubię takie rzeczy. Bardzo lubię, wielkim fanem jestem przecież Terminatora. Oczywiście nie tego nowego, no. Tych starych tam, jedynki, dwójki. Przede wszystkim jedynki. Dobrze, idziemy dalej w takim razie. Miejmy sobie na coś lepszego z bliskiego dystansu. More sewers. Kurczę, znowu ścieki, cholera jasna. A w tych ściekach tutaj przynajmniej klimat jest. This is it, Anya! This is where it all ends! Grace! We need evacuation now! High alert. O cholera jasna. Co to znowu będzie się działo teraz? Shit! Co to jest w ogóle grane teraz? Są wszystko przeciwnicy? Spokojnie. Nie wymagajcie cudów ode mnie. Ja tu sam jestem. Patrz czy nie, bo nie wiem. Kuźwa. Dobra, mamy gana. Jakieś fanty. Wszystko max out. Szkoda, że tak mało broni jest różnych, bo... To mnie troszeczkę, kurde... Przeszkadza. Mogło być więcej. Dobra, upgrade mamy. Kolejny broni. Właśnie możemy to zrealizować sobie w końcu jakoś. Nie, nie możemy tego. Tu mamy na full. Granatów nie mamy za bardzo. No dobra, dawaj tu extended magazine. Dobrze, rozszerzony magazynek niech będzie. Idziemy dalej. Ło, blać! Ale mnie zaskoczył. Nic się nie dzieje. Możemy wysadzić sobie, bo to bardzo ładnie, efektownie wygląda. O, ty kuźwa. Nie strasz. Dobra, autofabo. Olać to. Shit. Gdzieś spadłem. Wow, 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 nie strasz. Nie wiem, czy oni leżą, czy nie leżą wszyscy. Czekaj, bo coś tu leży ciekawego. O! Pięknie. Gdzieś powinien tu być ten cwaniak z Enigmą. O. On jest tu. Się ładnie nam nawinął. What the fuck? Shit! Kurde, zgubiłem tego gana. Bierz go, Peter. Pierdyle. Co tu się wyrabia? A jak tu niby na...
Jak mam tu niby wejść? Tędy. A, gówno. Właśnie, jak tam na górę wejść? Tam są schody rozpierdzielone. Aj, czekaj, bo tu chyba ktoś jest. Nie myślałem. O. Tu jakieś schody są. O, shit. Kuźwa. The shockwave from the nuke could push us out to sea, man. Now that's the stupidest fucking plan I have ever heard. Set. Well, for every action, there's an equal and opposite reaction. Blazkowicz, hop on the nuclear cannon and fire it to maximum distance. I just hope it's far enough away from us not to rupture the hull. O, powiem wam, tu klimacik jest cudowny. Zajebicho, kuźwa. Naprawdę super jest to wszystko zrobione. Ja tu polazłem, tylko nie wiem po co tu polazłem. Jak tu nic ciekawego chyba nie ma w tej miejscówce. Myślałem, że może coś ukrytego jest. Ale... chyba nic ciekawego. Idziemy wyżej, piętro. Kolejne pięterko zaliczamy. Było jednak tam coś. Kurde, dobrze myślałem, że jednak tam coś. Dobra, ale weźmy jeszcze tutaj. Bo tu mogą być jakieś fanty dla nas. Postaci. Właśnie, choćby nawet takie apteczki. O, pięknie. Wszystko możemy obejść. To jest Max. Dobra, kółeczko zrobione. To wchodzimy. You have to fire now, Blazkowicz, now! The Alsmers lost track of us. Clear skies on the scope. For our angle commands it now. Using it to hunt terrorists. But in the way back, the Alsmers would roam from city to city, crushing any resistance. Now, if we ignite a revolt, you can be sure the Alsmers will swoop in, put an end to it, break and say hell's bells. Are we gonna start this revolution? We need to put an end to the Alsmers firstly. So then we mount a surprise attack. Conquer the Alsmers and use it against the Nazis. Well, the Alsmers is protected by an automated security system called Odin. Seen it when I was up there. We'll hijack the system, find the Odin codes, and disable the fucking thing. Yeah, but that kind of information is a top military secret. Only the Oberkommando is privy to it. It's so easy, man. I've got it all figured out. Oh, yeah? After you atom bombed the bejesus out of the old Oberkommando at Roswell, the Nazis ran scared. They took all their top brass, all their top military secrets, and they reestablished the Oberkommando on Venus. Venus, the planetary body, Venus in space, man. It is cold. Up there, you're gonna need radioactive mittens. Mittens, nigga! Okay, we're just gonna fly there. We are gonna load up, and we're gonna fly. Oh, man, we're just gonna take our choppers, but instead of only going so high, we are just gonna keep going straight up right into space with the mind, you know? Then we're gonna drop you off on Venus. You're gonna break into the Oberkommando, and you are gonna steal those Odin secrets from their computing machines. So, I might have a plan too? Wyatt, do you mind? No, man. It's all good. In 2 days, final auditions for the role of the infamous terrorist William Terribilly Blazkowicz take place on the enigmatic Aristat habitat on Venus. One of the hopeful actors is Jules Redfield, here getting a snack from his favorite milkshake bar in his hometown. I knew what you think. William and I are going for milkshakes.
papers are all in his glove box. Yeah. What about him? Well, is he a Nazi? You a Nazi fella? Can't even tell no more. How I look? Like a walrus. Don't forget your luggage. Remember, you're Jules Redfield, professional actor, traveling to Venus to audition for the part of William Joseph Blazkowicz. Now, you are summoned by personal invitation, so security should be minimal. Break a leg. Mr. Redfield? Mr. Hughes Redfield? Yeah, that's me. I'm Helena, the director of this film. Apologies for the long journey, but my producer favors a safe location and has an affinity for dramatic settings. Come. Oh, my luggage. Someone will bring it for you. Come. Welcome. Welcome to the audition, Mr. Redfield. Now that you're all here, I ask you to prepare yourselves. You must be off book for this audition, so be sure to memorize your lines before the producer gets here. He has a volatile disposition, so be careful what you say and do in his presence. Mr. Redfield, I can't stress enough how important it is you learn these lines by heart. Your script is on the chair. I will be with you shortly. Can't blow my cover. Better keep a low profile. Leave the pretend acting for those so inclined. Your agent got you on the short. No proszę, to będziemy teraz się bawić w aktora. Ciekawe, bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale kochani, to oczywiście zrobimy sobie w kolejnym odcinku, na który serdecznie z tego miejsca zapraszam. To oczywiście był Wolfenstein, dwójeczka, nowy kolos, grany na PlayStation 4 Pro, to bym ja, Lemmy. Trzymajcie serdecznie. Hejka!